Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Polska na serio, a mojego dzisiejszego gościa mogą Państwo kojarzyć z nazwiska, jeżeli Państwo oglądają mój kanał na YouTubie, moje wideoblogi, do czego oczywiście namawiam, bo już dwukrotnie zdarzyło mi się powoływać na bardzo wnikliwe opinie prawne mojego dzisiejszego gościa, którym jest dr Aleksander Jakubowski, Uniwersytet Warszawski, a opinie były pisane dla Krajowej Izby Radców Prawnych. Panie doktorze, przypomnę tylko, że to były opinie, te, które ja przywoływałem, dotyczące, jedna dotyczyła ustawy, tak zwanej ustawy Hoca, a druga dotyczyła ustawy, tak zwanej ustawy sankcyjnej. Ustawa Hoca nie weszła w życie, sankcyjna weszła w życie. Pan często zajmuje się opiniowaniem projektów prawnych, dlatego pierwsze pytanie, no wydaje się oczywiste. Jaka jest jakość prawa w Polsce? Jakość prawa w Polsce jest zła i to jest najkrótsza możliwa odpowiedź. I właściwie kończymy dyskusję. I na tym można by było zakończyć dyskusję, ale ta odpowiedź nie byłaby konstruktywna. To znaczy jakość prawa jest zła i to z kilku przyczyn. Po pierwsze z uwagi na to, że mamy inflację prawa, czyli ciężko jest nadążyć za kolejnymi regulacjami, za kolejnymi nowelizacjami. Po drugie treść prawa, treść przepisów jest coraz bardziej nieostra, niejednoznaczna, co oczywiście z perspektywy prawników cieszy, ponieważ daje pracę, ale z perspektywy jednostki, która ma te przepisy stosować, powoduje no, niepewność. Niepewność co do tego, jaka norma jej obowiązuje, co może robić i jakie sankcje jej grożą. A może pan podać jakiś przykład, żeby nasi widzowie dobrze zrozumieli, jakiego typu wadę pan ma tutaj na myśli? No tutaj szczególne pogorszenie i tak niezbyt dobrej sytuacji prawnej wprowadziły regulacje doby COVID-u, gdzie mieliśmy liczne rozporządzenia z takimi pojęciami jak na przykład dosyć już zapomniane, ale zabawny zakaz przemieszczania się z wyjątkiem niezbędnych życiowo potrzeb. Tak? No i koniec rzędem temu, kto skonkretyzuje, co znaczy niezbędna życiowo potrzeba. Mamy przepisy wspomnianej przez pana redaktora ustawy sankcyjnej, która mówi o tym, że sankcjami objęte mogą być podmioty, czy właściwie są podmioty, które po decyzji ministra, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję lub potencjalnie mogą wspierać agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. No i znów pytanie, co znaczy pośrednio wspierać? Cóż to znaczy jak potencjalne wspieranie? Tak? Czy jeżeli pan redaktor ma 100 zł w portfelu i będzie przechodził obok ambasady rosyjskiej i przerzuci pan redaktor przez płot te 100 zł, to pan wsparł czy nie wsparł? Tak? W sensie nie ma takiej pewności. Takie określenie potencjalne wspieranie to już trochę mi pachnie raportem mniejszości Filipa K. Dicka, czyli specjalna policja przewiduje dopiero, że nastąpi przestępstwo i odpowiednio podejmuje działania. Ale panie doktorze, kiedy ja wskazywałem w czasie epidemii, jako publicysta oczywiście, nie jako prawnik, że tego typu pojęcia, jak to, które pan sam tutaj podał jako przykład nieostrości prawa, że one właśnie są nieostre i kto ma to definiować, jak to będzie rozumiane, no to niektórzy mi mówili, a to jest takie czepialstwo, to nie ma sensu, no przecież wszyscy wiedzą. Czy można do tego tak podchodzić, jeżeli mówimy o przepisach prawa? W żadnym wypadku. To znaczy, jeżeli mamy takie pojęcia, jak chociażby była dopuszczalność chodzenia bez maseczek, zresztą pytanie, co to znaczy, maseczka wcale nie było oczywiste na gruncie rozporządzenia, na otwartym powietrzu. I też można powiedzieć, że wszyscy wiemy, co znaczy na otwartym powietrzu. Rzecz jednak w tym, że ja mogę mieć inne wyobrażenie niż policjant, który ma inne zdanie, a do niego przypisana jest władza, możliwość nałożenia grzywny. Więc pojęcia, zwłaszcza w sytuacji, kiedy za nimi idą określone sankcje dla obywatela, tak? Administracyjna kara pieniężna, grzywna, pozbawienie wolności czy ograniczenie, muszą być jednoznaczne, precyzyjne. To wywodzimy z konstytucyjnej zasady tak zwanej prawidłowej legislacji. Obywatel musi wiedzieć, za jakie działania grozi mu potencjalna sankcja. Więc stwierdzenie, że wszyscy wiedzą, nie oznacza tego, że trafi się urzędnik, trafi się policjant, który będzie uważał akurat inaczej niż wszyscy. I cóż wtedy, tak? Możemy się spierać w sądzie, no ale w sądzie administracyjnym, wojewódzkim, nie naczelnym, cała procedura, całe postępowanie może zająć 3 lata. W momencie, kiedy możemy odmówić przyjęcia mandatu,
Oczywiście mamy też postępowanie przed sądem i to też jest procedura, po pierwsze, wielomiesięczna i nawet jak ostatecznie wygramy, to tracimy jedno z najbardziej niedocenianych dóbr, jakim jest czas. Więc w przypadku przepisów, które wiążą się z sankcją, to jest większość przepisów, norma musi być jednoznaczna, a im bardziej dolegliwa jest sankcja, tym bardziej powinna być określona tak zwana hipoteza normy prawnej, czyli w jakich przypadkach ta sankcja będzie miała zastosowanie. No i z tym jest rzeczywiście problem, zwłaszcza, że tutaj nie mamy bezpiecznika tak naprawdę w postaci Trybunału Konstytucyjnego. W przeszłości Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie w swoich wyrokach orzekał o tym, że jakaś regulacja jest nieostra, narusza zasady prawidłowej legislacji. Obecnie Trybunał Konstytucyjny rzadko się wypowiada, a jeżeli się wypowiada, to po pierwsze jest wątpliwość, czy to jest Trybunał Konstytucyjny, a nadto, czy ta wypowiedź Trybunału jest istotnie ważna, tak? To jest jeden spór. A z drugiej strony, jeżeli się wypowiada, to się rzadko wypowiada. No, moglibyśmy tutaj w ogóle zrobić osobną rozmowę o tym właśnie, co z Trybunałem Konstytucyjnym. Ja sam kiedyś napisałem taki tekst już parę dobrych lat temu, że tęsknię za Trybunałem Konstytucyjnym, ale takim prawdziwym Trybunałem Konstytucyjnym. No ale to jest odrębny temat. Czyli gdybyśmy mieli wymienić cechy dobrej ustawy, czy może szerzej dobrego aktu prawnego, to jak rozumiem, musiałby on być wystarczająco precyzyjny, żeby odbiorcy tego aktu prawnego rozumieli dokładnie, o co chodzi, czego się od nich oczekuje, albo czego im się zakazuje. Co jeszcze? Jakie jeszcze cechy powinien mieć? Jego wprowadzenie musi mieć odpowiednie tak zwane vacatio legis, czyli czas, kiedy my możemy się z nim zapoznać, przygotować się do stosowania tych norm. No nie powinien nas zaskakiwać, a już na pewno, jak mamy jakieś interesy w toku, nie powinien naruszać tych interesów, tak samo jak nie powinien naruszać co do zasady tak zwanych praw nabytych. Kolejna kwestia to to, że nie powinien akt prawny przerzucać kwestii interpretacji, czy też kwestii tego, kiedy będzie stosowany, wyłącznie na podmiot ten, który go stosuje. Mówiąc konkretnie, to nie policjant powinien decydować, w jakiej sytuacji nakłada grzywnę, tylko powinna to wynikać z aktu prawnego. On powinien to tylko konkretyzować do przypadku. Kolejny element, który jest ważnym elementem, częścią zasady prawidłowej legislacji, to okoliczność tego, żeby przepisy nie były, na przykład nie zawierały wiele odesłań, że trzeba rekonstruować tę normę prawną z X przepisów. Oj, to jest dramat. To jest dramat w prawie podatkowym. W prawie podatkowym, ale nawet ja jako publicysta, kiedy biorę na warsztat jakąś nowelizację ustawy, no to bardzo często ona właśnie tak wygląda. Jak ja mam to zgłębić, jeżeli tam jest napisane, że w artykule 7 w punkcie 3 słowo i zastępuje się słowem lub. No to ja co najmniej dwa akty prawne muszę mieć przed sobą. I tutaj pojawia się pytanie, czy tego się nie da inaczej zrobić? Czy to musi tak wyglądać? No, myślę, że po części musi. W sensie niekiedy, gdybyśmy mieli wszystko przepisywać, to te akty prawne byłyby jeszcze większe. Tak? I ta objętość ustaw, rozporządzeń byłaby tym większą objęta krytyką, że no, po prostu byłyby to już, no, teraz już są tysiące stron, więc można sobie wyobrazić. To jest funkcja taka, żeby streścić ten akt. Ale z drugiej strony, no jeżeli mamy odesłania do odesłań, to mamy oczywiste naruszenie zasad techniki prawodawczej, bo pan redaktor na pewno wie, jest rozporządzenie z 2002 roku o zasadach techniki prawodawczej, które to rozporządzenie no, nie do końca jest przestrzegane. Zresztą słyszałem o nim, bo legendarne rozporządzenie, które właśnie jest cały czas łamane. Tak, znaczy, i to jest o tyle osobliwe, że my mamy w Polsce naprawdę dobrych legislatorów. To nie jest tak, że tam są ludzie, którzy się nie znają na czele Rządowego Centrum Legislacji stoi doktor habilitowany Krzysztof Szczucki, który jest sprawnym prawnikiem. Mamy aplikację legislacyjną, no ale jak się okazuje, te najgorsze akty czy też przepisy to jest owoc często wrzutek w trakcie procesu już na etapie parlamentarnym, czy też wynika to z projektów poselskich, a nie sejmowych. Pan redaktor pytał jeszcze o dobrą praktykę. Dobrą praktyką jest to, jeżeli akt przed tym, jak zostanie uchwalony, jest przedmiotem jakiejś konsultacji społecznej i jest podany do publicznej wiadomości. Niestety często jest tak, że przy tych aktach istotnych no, z perspektywy publicznej, politycznej, że na stronach rządowego procesu legislacyjnego one nie ukazują się, albo jeżeli się ukazują, to częstokroć uzasadnienie aktu już jest po tym, jak ten akt został uchwalony. Tak było przy
przy rozporządzeniach związanych z ograniczeniami w okresie epidemii SARS-CoV-2. Wie pan co, mnie się marzy, prawdę mówiąc, żeby polska legislacja dla odbiorców takich jak ja, czyli nie prawników, wyglądała tak, że jeżeli mamy znowelizowaną ustawę, to mamy wygodny, interaktywny system, w którym możemy sobie porównać, jak było przed nowelizacją, jak jest po nowelizacji. Na pełnym tekście takiego aktu prawnego myślę, że to by bardzo wielu osobom ułatwiło życie. I nie mówię tutaj tylko o ludziach komentujących politykę, ale mówię tutaj o ludziach, do których te akty są adresowane. To chyba technicznie nie jest jakaś bardzo trudna rzecz do zrobienia przecież. Nie, co więcej, takie postulaty są stawiane, żeby właśnie jak mamy akty prawne, mamy tam różnego odesłania, żeby one były właściwie oparte na hiperlinkach, tak, co by uskuteczniło. My jako prawnicy oczywiście mamy dostęp do programów, które jednak są programami komercyjnymi, które pozwalają nam porównywać poszczególne przepisy, przypisywać do nich orzecznictwo, poglądy nauki prawa i w ten sposób ten zakres wiedzy i ten warsztat, którym dysponujemy, jest szerszy od zwykłego obywatela. Mało kto będzie płacił kilka tysięcy złotych ze zwykłych obywateli, prawda, za abonament na Lexa czy tam na coś innego. Tak, a każdy z nas, założenie jest takie, że każdy zna prawo. A no więc właśnie. Pan tu jeszcze wspomniał o jednej bardzo ciekawej rzeczy, mówiąc o tym, w którym miejscu te akty prawne są psute, bo powiedział pan, że mamy dobrych legislatorów. No i to właśnie, mam wrażenie, że często obywatele, którzy są wkurzeni tym, jak wygląda jakaś ustawa, jakaś regulacja, nie mają świadomości, na jakim etapie się pojawiają te najgorsze właśnie niejasne sformułowania, czasem jakieś błędy. Czyli jak rozumiem z tego, co pan mówi, wynika, że prawnicy, którzy się zawodowo zajmują układaniem tych aktów, oni raczej błędów nie popełniają. Natomiast sam kształt ostateczny, który może te błędy zawierać, to już nie zależy od nich. Ich rola kończy się w pewnym momencie, tak? Nie mogę powiedzieć, że nie popełniają błędów, bo nie popełnia błędów tylko ten, co nikt nie robi. Błędy, tak. Ale no, oni są fachowcami, tak? To jest jakby ich praca, poświęcają na to godziny, dni, czasami tygodnie, miesiące, żeby dopracować jakiś akt prawny. Ale siłą rzeczy oni kierują się wspomnianymi zasadami techniki prawodawczej, swoją wiedzą, przekazują pewien produkt, który jest jednak przedmiotem obróbki politycznej, tak? No bo akty prawne nie są same dla siebie, tylko żeby osiągać pewne założone cele przez prawodawcę. I ten prawodawca, może to być Sejm, w przypadku rozporządzeń będzie to na przykład minister, wprowadza pewne modyfikacje. Jeszcze w toku uzgodnień politycznych mogą być różnego rodzaju poprawki. Mamy poprawki w Sejmie i w Senacie i częstokroć te poprawki powodują zaburzenie aktu prawnego albo powodują to, że ten akt staje się mniej czytelny, albo pojawiają się rozwiązania, które nie powinny się znaleźć w akcie prawnym. To jest od paru lat problem, że mamy akt prawny, ustawę, którego tytuł mówi o jednym, a jak zajrzy się do środka, to pojawiają się tam rozwiązania zupełnie z innej beczki, mówiąc kolokwialnie. Świetnym przykładem była problematyka związana z odpowiedzialnością, tak? To, co niektórzy określali politycznie jako bezprawność plus, czyli wyłączenie odpowiedzialności w pewnym zakresie związanej z działaniami w tych stanach, które nie są stanami nadzwyczajnymi, ale uważamy, że sytuacja jest wyjątkowa, tak? Czy to była epidemia, czy teraz jest to konflikt u naszego wschodniego sąsiada. Więc w tych przypadkach jest to oczywiste naruszenie zasad prawidłowej legislacji, że w akcie, który ma normować jedną materię, nagle pojawiają się przepisy, których się nikt nie spodziewa. Ja mogę powiedzieć, że taką historię sam doskonale pamiętam z dziedziny bliskiej mi, czyli ze strzelectwa, kiedy w 2018 roku w wakacje rząd przygotował zmiany w ustawie o obrocie materiałami wybuchowymi, bronią. To jest taka ustawa dotycząca rusznikarzy i sklepów z bronią i tak dalej. Tylko że w tej nowelizacji w pewnym miejscu znalazła się bardzo głęboka i bardzo niekorzystna dla posiadaczy broni nowelizacja samej ustawy o broni i amunicji. No to chyba jest właśnie tego typu sytuacja, dokładnie, o której pan mówi. Dokładnie, jest to piękna egzemplifikacja. Inną takim problemem jest osiąganie czy wprowadzanie pewnych rozwiązań tak, żeby tego nie było do końca widać. No to już jest kwestia gry interesów, ale przykładem, który dotyczy setek tysięcy ludzi w Polsce, jest kwestia prawa budowlanego, gdzie mamy kwestię strony postępowania. Czyli jeżeli chcę wybudować dom, muszę uzyskać pozwolenie na budowę, to ten organ musi ustalić, czy tylko ja będę stroną tego postępowania, czy też będą sąsiedzi. I przepis określający to, kto jest stroną postępowania, się nie zmienił, ale on odsyła, znów mamy odesłanie, czy posługuje się definicją,
która została zmieniona, ponieważ wcześniej stroną postępowania o pozwolenie na budowę był każdy, na którego możliwość zagospodarowania działki oddziaływała inwestycja, czyli okoliczni sąsiedzi. Znowelizowano tę definicję w ten sposób, że obecnie stroną jest osoba, na której działki możliwość zabudowy wpływa sąsiednia inwestycja. Czyli jeżeli pan redaktor ma działkę, ale czyli nie planuje zabudowy... to jest ograniczenie grona tych, którzy mogą być stronami, w praktyce tak. W praktyce stronami będzie tylko i wyłącznie inwestor, ewentualnie jeżeli są dwa podmioty, dwóch inwestorów po sąsiedzku, bądź inna osoba planuje zabudowę i powiedzmy będzie miał zacienienie, nie będzie mógł postawić takiego budynku, jakby chciał, bo mu sąsiad buduje obok, to wtedy będzie stroną, ale będą to sytuacje zdecydowanie marginalne, więc w większości przypadków taką drobną zmianą, z daną definicji, którą nie widać na pierwszy rzut oka, zmieniono prawo w ten sposób, że dziesiątki, setki tysięcy osób nie będą miały już forum, na którym by mogły bronić swojego interesu prawnego, tylko dlatego, bo nie będą miały przymiotu no strony. Nie będą wiedziały, że sąsiad buduje... Przepraszam, ale mnie jako publicyście politycznemu natychmiast się nasuwa pytanie cui prodest. No, kto coś takiego wstawia, kto korzysta, kto zmienia tego typu przepis właśnie tak, żeby go nie było widać i to się gdzieś tam prześlizguje, bo nikt tego nie zobaczył. No. Ja to zresztą skomentowałem w ten sposób, że duże pieniądze lubią ciszę, a wielkie spokój. Jest to znany cytat i właśnie odpowiedź redaktor pan sam udzielił, czyli kto na tym zyskuje? No, w ten sposób przyspieszamy inwestycje, więc obywatele, oczywiście ci, którzy inwestują, korzystają. Korzystają też deweloperzy, którzy są tutaj w tej korzyści, że nie będą musieli się zmagać z protestami ewentualnych sąsiadów, oni nie będą wnosili odwołań, które mogą opóźnić inwestycje, więc proces inwestycyjny się przyspiesza. No, z perspektywy publicznej może i dobrze, że będzie więcej mieszkań, ale z drugiej strony, jeżeli narzekamy na to, jaki jest ład przestrzenny, estetyka, która nas otacza, to, że powstają budynki z naruszeniem przepisów prawa, no to nie ma tego podmiotu, który by mógł ewentualnie zaskarżyć taką decyzję. Przede wszystkim wydaje mi się, że tego typu zmiana powinna być poprzedzona dyskusją i powinna zostać wyraźnie opinii publicznej zakomunikowana, no bo to jednak jest dosyć istotna zmiana. Chciałem pana zapytać o termin patolegislacja. Miałem okazję przejrzeć tekst, chyba jeszcze nieopublikowany, który pan napisał, opierając się na legislacji właśnie z okresu epidemii. I tytuł tego tekstu to jest patolegislacja i pan w tym tekście dowodzi, że to pojęcie, chociaż jest pojęciem publicystycznym, to może być jednak potraktowane również jako pojęcie naukowe. W nauce prawa może opisywać pewne zjawisko. Więc czym ta patolegislacja jest, jeżeli można to w skrócie opowiedzieć? To jest zbitka legislacji, czyli tworzenia prawa i od patologicznych, czyli nieprawidłowych, wadliwych, chorobowych elementów, czyli jest to sytuacja, w której mamy do czynienia z naruszeniem prawidłowej legislacji, o której mówiliśmy w procesie tworzenia prawa, które wywołuje negatywne skutki społeczne. I rzeczywiście ten termin, jego użyteczność świetnie pokazała działalność legislacyjna, tworzenie prawa w okresie epidemii koronawirusa. Nie tylko jeśli chodzi o tarcze, które miały długie nazwy i często obywatele się gubili, że wspomnę artykuł 15 ZZZZZN z indeksem drugim, ale też jeśli chodzi o rozporządzenie. Ja badałem akurat wydawanie rozporządzeń przez okres 17 miesięcy i okazało się, że w ciągu 17 miesięcy wydano 84 rozporządzenia, które częstokroć wchodziły tego samego dnia, jak zostały wydane, albo w dniu następnym, przy czym ten dzień następny bywało i tak, że następował przy 30 minutach, bo w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ukazywało się o godzinie 23:30. Pamiętam taką historię, następnego dnia już obywatel miał o minutę po północy, już powinien był gdzieś kupić maseczkę. Były też rozporządzenia, które absolutnie zaskakiwały. Tutaj mam na myśli rozporządzenie, gdzie restauratorzy zakupili jedzenie w związku z tym, że mieli nadzieję prowadzić biznes w ciągu weekendu, po czym zostali zaskoczeni, że jednak nie będą mogli prowadzić. Albo słynna historia z kwiatami przed świętem zmarłych. Mieliśmy rozporządzenia, które absolutnie zawierały błędy. Weźmy rozporządzenie, które zakazywało konferencji zdalnych w strefie czerwonej. Rozporządzenie, które zakazywało poruszania się osobom bliskim w odległości mniejszej niż 1,5 metra w tym samym czasie, czyli chyba by musiały takie osoby stać. Czy wreszcie mieliśmy zakaz spożywania poza zakładem pracy produktów bez zdjęcia maseczki, czyli koniec rzędem temu, kto byłby w stanie, tak jak pan redaktor, wypić kawę, mając jednocześnie maseczkę. Więc tych absurdów była cała masa. Nie było
tak naprawdę dyskusji często nad tymi aktami, dlatego że one się co chwilę zmieniały, u ich uzasadnienia pojawiały się już częstokroć po tym, jak akt przestał obowiązywać. I pan redaktor wspominał o to, jak obywatel może ustalić w toku licznych nowelizacji treść przepisu. No to jest od tego tekst jednolity, ale na 84 rozporządzenia tylko raz został wydany i obowiązywał cały jeden tydzień. Więc nie dziwne, że odnalezienie się w tym gąszczu było trudne. Co więcej, częstokroć przepisy były jawnie niezgodne z konstytucją. Mówię tutaj o zakazie zgromadzeń publicznych. I przez długi czas prawodawca twierdził, że to zakazuje udziału w zgromadzeniach, a po pewnym czasie dopiero przyznał, że nie zakazywał, w związku z czym doprecyzował normę, że i organizowania, i udziału w zgromadzeniach, ale i tak to było niezgodne z aktem wyższego stopnia. No właśnie, skoro o tym pan wspomina, to tu bym chciał przejść do pytania o wolności konstytucyjne. Chciałbym o to zapytać, szczególnie w kontekście wydarzeń, które ostatnio miały miejsce, kiedy okazało się, że w zasadzie mamy taką możliwość, czy służby chyba, bo wymienione w ustawie są jakieś uprawnione podmioty, niewymienione z nazwy. Mówię o ustawie Prawo telekomunikacyjne, która pozwala właśnie tym uprawnionym podmiotom od operatorów zażądać zablokowania jakichś konkretnych podmiotów czy osób, w tym wypadku stron internetowych. Już teraz zostawmy na boku, jaka to była strona internetowa. Wolność słowa jest zagwarantowana artykułem 54 Konstytucji. Ten artykuł wyraźnie mówi, że zakazana jest cenzura prewencyjna. No ale mamy też artykuł 31 Konstytucji, który mówi o tym, że można w ustawach ograniczyć wolności konstytucyjne. No i chyba konstytucjonaliści nawet mają pewien problem z interpretacją. Ja kojarzę takie wyroki sądów, gdzie w kontekście ograniczeń covidowych sędziowie stwierdzali w uzasadnieniach, że nawet ustawą zwykłą nie można by poza czasem stanu wyjątkowego lub wojennego ograniczyć niektórych spośród wolności tych konstytucyjnych. Więc jak to w końcu z tym jest? Czy je można ograniczać ustawą? Czy do tego jest potrzebny właśnie stan wyjątkowy? Gdzie tu jest jakaś granica? Czy to jest czytelnie pokazane w polskiej konstytucji? Znaczy, jeśli chodzi o sytuację, kiedy mamy stany nadzwyczajne, na przykład stan wojenny, to regulacja konstytucyjna określa, które normy, które wartości konstytucyjne podlegają ograniczeniu czy nie. Ale na razie takiego stanu nie mamy. Więc tak jak pan redaktor wspomniał, obowiązuje nas regulacja artykułu 31 ustępu 3 Konstytucji. I tutaj Trybunał Konstytucyjny często mówi, że jakaś wartość jest ważna konstytucyjnie, ale nie ma charakteru absolutnego. I z tego artykułu 31 ustępu 3 wynika możliwość ograniczeń praw, wolności konstytucyjnych, przy czym nie można ich pozbawić istoty. Tak, tak, czyli jest taki zapis. Tak, czyli tego rdzenia, jądra. Przesłanki są różne. Tak? Może to być na przykład bezpieczeństwo publiczne, czy porządek publiczny, zdrowie, ochrona życia. Niemniej, żeby działanie miało charakter proporcjonalny, to środek ograniczający musi skutecznie pozwalać osiągnąć cel, któremu służy. Tak? Czyli jeżeli wprowadzam z uwagi na bezpieczeństwo publiczne, to muszę zapewnić to bezpieczeństwo publiczne. Co więcej, ten środek musi być najmniej dolegliwy dla osiągnięcia tego celu. Więc w przypadku kazusu przywołanego przez pana redaktora na gruncie prawa telekomunikacyjnego, to jest, jeżeli pamiętam, artykuł 180, tak. To nie można wykluczyć konstytucyjności takiej regulacji, tak? Bo rzeczywiście konstytucja mówi, z uwagi na bezpieczeństwo publiczne można ograniczać wolności, ale co jest istotne, to nie zmienia faktu, że temu, kto zostanie, którego wolność w tym momencie wypowiedzi, przekazywania informacji zostanie ograniczona, musi być zagwarantowane prawo do sądu. Tak? Artykuł 45 ustęp 1, artykuł 87 ustęp 2 Konstytucji, który zakazuje zamykania drogi sądowej, on wymaga, że to działanie będzie podlegało kontroli sądu. Tak? I tutaj znów konstytucyjny artykuł 184 wskazuje, że to powinien być sąd administracyjny. Więc podmiot, któremu ograniczono takie uprawnienie, może zwrócić się do sądu administracyjnego ze skargą na czynność organu administracji, który, no, jak rozumiem, wyłącza możliwość kolportowania informacji w przestrzeni internetowej. W mojej ocenie, ale to już taki poszkodowany działaniem organu administracji powinien zwrócić się do prawnika, ale podstawą będzie artykuł 3, paragraf 2, punkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Niemniej, no, to jest pewna długa droga. Co więcej,
ten przepis prawa telekomunikacyjnego, on nie zawiera konkretnych elementów, jakie powinien mieć ten akt blokujący, tak? Bo w gruncie rzeczy to powinna być decyzja administracyjna, ona powinna mieć uzasadnienie i nawet jeżeli by miała rygor natychmiastowej wykonalności, jak jest przy ustawie sankcyjnej, to jednak ten adresat miałby namacalne kto i dlaczego i na jakiej podstawie pozbawił go tak naprawdę wolności. Tu wiemy od zablokowanego, że on nic nie wie tak naprawdę. No to tak twierdzi przynajmniej. To w takim razie powinien zaskarżyć, jeżeli oczywiście taka będzie jego wola, czynność, tudzież zwrócić się na przykład do Rzecznika Praw Obywatelskich o to, żeby w tej sprawie zainterweniował, bo również i taka możliwość istnieje. Panie doktorze, często się mówi tak, że no dobrze, może prawo się u nas bardzo często zmienia, no ale przecież to świadczy w sumie dobrze o prawodawcy, bo prawodawca widzi wady swoich przepisów, no i te wady eliminuje. Czy to jest pańskim zdaniem uzasadnione podejście? Eliminować wady? Zawsze. To na pewno. Zawsze, tak. No, czy można się tak pocieszać? Czy można się tak pocieszać? Moim zdaniem po części tak, więc żeby było odrobinę optymizmu, tak. Co więcej, czasami także i tutaj koledzy i koleżanki naukowcy w naukach prawnych twierdzą, że prawa jest zbyt dużo i to jest niedobre, tak? Rzeczywiście, no to może, tak jak powiedziałem, prowadzić do pewnej niepewności, ale w sytuacji, kiedy nam brakuje przepisów prawa, to nie jest tak, że powstaje pustka, tylko o tym, jaka jest prawidłowa norma, zaczynają decydować sądy, czyli mamy taki quasi-precedensowy, precedens faktyczny, albo, co gorsza, organy administracji, czyli taka praktyka stosowania, tak? Na przykład policjant, na przykład służby specjalne. Więc jeżeli się uszczelnia przepisy prawa, to obywatel dostaje wreszcie odpowiedź A, czyli mogę w ten sposób postępować, nie byłem co do tego pewien, więc z drugiej strony no, można powiedzieć, że prawo wchodzi nam w coraz większą przestrzeń, tak? Czyli ta przestrzeń, która jest pozaprawna, zanika. To jest kwestia na przykład rodzinne relacje, ale i nawet i tutaj mamy przecież coraz silniejszą ingerencję, czyli ta sfera pozaprawna zdaniem niektórych już w ogóle nie istnieje, tak? Wszystko jest objęte normowaniem, ale im więcej przepisów, tym jesteśmy pewniejsi. Tylko że już jest ich tak dużo, że ich nie jesteśmy w stanie zapamiętać. I przecież jak poruszamy się po drodze, to nie zaglądamy do przepisów regulujących ruch drogowy, tylko jakby pamiętamy albo z takich ogólnych norm, zasad implikujemy, jaka jest w tym momencie zasadnicza norma naszego postępowania. Więc założeniem, że ktokolwiek zna w tym kraju wszystkie przepisy, no, daleko byśmy nie pojechali. No, a taka jedna z takich najbardziej znanych paremii prawniczych brzmi ignorancja juris nocet. No więc jak my mamy, czyli nieznajomość prawa szkodzi, jak my mamy znać prawo, skoro jego jest tak duże, jest tak skomplikowane? Co by pan doradził naszym widzom, którzy nie są prawnikami, nie siedzą nad ustawami, ale boją się, że gdzieś trafią na minę? Oczywiście doradziłbym konsultację z prawnikiem, ale mówiąc już bardziej przystępnie, rzeczywiście nieznajomość prawa szkodzi. To jest założenie generalne. Jest to pewnego rodzaju jednak fikcja, bo chciałbym dokończyć mówiąc o tym, że nawet najlepsi prawnicy nie znają wszystkich przepisów. To nie jest możliwe. One cały czas są tworzone. Mamy różne szczeble. Mamy akty i ustawowe, i rozporządzenia, i akty prawa miejscowego. Jest tego ogrom. Ale szczęśliwie są również bezpieczniki. Na przykład w prawie administracyjnym jest tak, że jeżeli obywatel nie został poinformowany odpowiednio przez organ, to właściwie nie powinno wyciągać się wobec niego negatywnych konsekwencji z tego, że tego prawa nie znam. To jest artykuł 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ponadto do przepisów my zaglądamy najczęściej wtedy, kiedy jest problem. Tak? Bo jeżeli ja nie buduję domu, to przepisy określające, co ma być w projekcie budowlanym, no, mnie średnio interesują. Ale jeżeli już ja chcę pobudować dom, albo jestem zainteresowany tym, dlaczego sąsiad i jak sąsiad buduje sąsiedni dom, to wtedy do tych przepisów zaglądam. I ja chcę znaleźć odpowiedź w tych przepisach, bo z perspektywy obywatela jednak łatwiej jest znaleźć odpowiedź w dzienniku ustaw, niż, co już jest bardziej skomplikowane, przebija się przez orzecznictwo sądów administracyjnych, czy Trybunału Konstytucyjnego, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy zaczytywać się w poglądach mądrych
mądrych prawników. Więc pamiętajmy, że ta paremia, o której pan redaktor wspomniał, jest, obowiązuje jako pewne założenie, ale założenie fikcyjne i ono jest łagodzone licznymi przepisami i założeniami w systemie prawa, więc mogę tutaj uspokoić, że nie jest tak, że dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo i jak nie będziemy znaleźć jednej normy, to nas organ administracyjny ukaże i nie możemy nic z tym zrobić. Tak nie jest. Uff, no to przynajmniej jakiś optymistyczny akcent na koniec. Moim gościem w programie Polska na Serio był pan doktor Aleksander Jakubowski, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Polska na Serio, Łukasz Warzecha. Kłaniam się państwu. Do zobaczenia. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody. Deszczowo zrobi się w całym kraju, a najintensywniejszych opadów spodziewamy się na Podlasiu i Suwalszczyźnie, a także na Kujawach i w Wielkopolsce. Pozostałe regiony z nieco większą ilością słońca i przelotnym deszczem. Na Lubelszczyźnie i Mazowszu mogą się pojawiać burze. Na termometrach od 14 stopni w Szczecinie, najwyższa temperatura w Giżycku 18 stopni, w centrum 15, w Warszawie 17 i na południu 16 stopni. Barometry wskażą 997 hektopaskali. Taka pogoda utrzyma się przez cały najbliższy tydzień, dlatego przygotujmy zbiorniki na deszczówkę. Wody gruntowe są na bardzo dobrym poziomie, a owoce tego każdy z nas może obserwować w pięknie przyrody. Spodziewamy się bogatych plonów w tegoroczne żniwa. Witam Państwa w kolejnej prognozie pogody. Od jakiegoś czasu jest ona niestety najbardziej nieprzyjemnym programem telewizyjnym. Dzisiaj także nie mam dla Państwa dobrych informacji. Przez ostatnie 3 miesiące nie spadł deszcz, a synoptycy nie zapowiadają w najbliższym czasie poprawy. W południowej i środkowej Polsce zaczęły wysychać gleby. Stan rzek i jezior nigdy nie był na tak niskim poziomie. Spłonęło już prawie 5 tysięcy hektarów łąk i lasów. To obszar wielkości ponad 7 tysięcy boisk piłkarskich. Mieszkańcy województw podkarpackiego, lubuskiego i pomorskiego zostali ewakuowani. Pożary będą przesuwały się na dalsze obszary kraju. Na Mazowszu butelka wody jest droższa niż benzyna. Wzrastają ceny żywności. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie gospodarze tracą swoje hodowle i uprawy. Dzikie zwierzęta przemieszczają się w stronę miast w poszukiwaniu źródeł wody i pożywienia. Nadchodzi czas, w którym każda szklanka wody się liczy. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Wystarczy, że ty od dzisiaj zaczniesz oszczędzać wodę i zachęcisz swoich bliskich do zbierania deszczówki. Szanuj piękno przyrody. Pamiętaj, że twoje decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Brak wody to brak warunków do życia. Dlatego nie przelewaj. Wyobraź sobie, że pewnego dnia chcesz umyć zęby, odkręcasz kran, a z niego nic nie leci. Idziesz do sklepu, a na półkach brakuje wody. Nie możesz ugotować swojej ulubionej potrawy, bo nie ma wody. I co teraz? Nasza planeta w ponad 70% zbudowana jest z wody. A ile z tego jest dla nas dostępne? Spójrz. 97% jej zasobów to wody słone, niezdatne do picia lub wykorzystania w rolnictwie. Z pozostałych 3% ponad 2/3 jest uwięzione w lodowcach i pokrywach śnieżnych. Pozostaje nam tylko 1%, który musi podtrzymać całe życie na Ziemi. Zapasy tej wody, wolno uzupełniane przez deszcz i śnieg, są zbyt szybko przez ludzi wykorzystywane. Żyjemy w XXI wieku, a nadal ponad połowa populacji cierpi z powodu braku codziennego dostępu do słodkiej wody. Myślisz, że ciebie ten problem nie dotyczy, bo mieszkasz w Polsce i wody jest pod dostatkiem? Polska na tle innych krajów Europy ma opinię najszybciej schnącego kraju. Statystycznie na jednego Polaka przepada 3 razy mniej wody w skali roku niż na innego mieszkańca Europy. Czy wiesz, że nasze zasoby wody gruntowej są na takim samym poziomie jak w Egipcie? Co możesz zrobić, aby zużywać mniej wody?
Nie marnuj żywności, bo do jej produkcji potrzebne są ogromne zasoby wody. Zakręcaj kran w trakcie mycia naczyń i podczas porannej toalety. Jeśli to możliwe, zużytą wodę wykorzystuj do podlewania roślin. Pralkę i zmywarkę uruchamiaj wtedy, kiedy są pełne. Naucz się gromadzić tak zwaną deszczówkę. Pamiętaj, że codzienne małe decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Nasza planeta nie traci wody. To my wyczerpujemy jej źródła w zawrotnym tempie. Brak wody to brak życia. Dlatego nie przelewaj.